Na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej można oglądać nietypową wystawę. Studenci pierwszego roku budownictwa stworzyli ponad 200 ozdób w ramach przedmiotu geometria wykreślania i rysunek techniczny. Projektowanie świątecznych figur to już tradycja tych zajęć. Ten pomysł to już się pojawił kilka lat temu i on jest zmodyfikowany przez nas w różne strony. No i w tym roku akurat tutaj ustaliliśmy, że będziemy wykonywać modele ozdób choinkowych. Bo do tej pory były to choinki geometryczne, także tutaj pewna modyfikacja. Jak można zobaczyć na wystawie, no studenci wykazali się bardzo dużą kreatywnością. Ważna była też precyzja. Ozdoby musiały być stworzone z materiałów ekologicznych, a koszt ich wykonania nie mógł przekroczyć 10 zł. Ich maksymalna waga mogła wynosić 100 gram, a wielkość nie mogła przekroczyć 250 mm. Na każdej pracy musiało też znaleźć się logo Politechniki Śląskiej. Ta ozdoba to jest cały proces taki technologiczny, tak bym to określił, czyli od pomysłu, gdzie student miał coś zainspirowany geometrią, wymyśleć jakąś ozdobę choinkową. Następnie miał to przelać na papier, czyli jakiś szkic, myśmy ten szkic zatwierdzali, następnie wykonywał model i do tego jeszcze taką dokumentację techniczną już, gdzie były wymiary i tak dalej. Studenci stworzyli prace z różnych materiałów, takich jak papier, drewno czy tektura, ale też z przedmiotów codziennego użytku, jak na przykład zapałki, słomki czy wykałaczki. Reakcja była na pewno ciekawa. Nie sądziłem, że na pewno będę musiał wykonać samą ozdobę świąteczną tak fizycznie. Myślałem, że wszystko będę musiał wykonać na papierze, czyli jak aksonometrię, rzuty. No ale było zaskoczenie, ale pozytywne zaskoczenie. Wystawę można oglądać w budynku Wydziału Budownictwa w Gliwicach do 6 stycznia.